Dawito z dobrej strony, specjalnie dla Ciebie z Zanzibaru. Na pierwszej lekcji pokazałem Wam, jak tańczyć jedną dłonią. Teraz Wam pokażę, jak połączyć taniec jednej dłoni z drugą. Zobaczcie, wcześniej pokazałem, że dłoń może tańczyć. W momencie, kiedy tańczycie i robicie to samo dwoma dłońmi, co się dzieje? Możesz podejść do dziewczyny, mieć złożone ręce i pamięcie, patrzeć jej prosto w oczy. Zobaczcie, tu zaczyna działać Twoja płynność i ręce. Pokażę Wam to z boku. Połączenie. Fala. Wszystko zaczyna działać. Możecie połączyć dłonie. Zrobić to z góry. Fale. Zobaczcie, co się dzieje. Ciało zaczyna tańczyć, falować. Ja jeszcze nie wstałem, ja cały czas siedzę, a moje ciało tańczy. Łączę, robię falę. Zobaczcie, prosty, banalny ruch, który wykonując szybko, zaczyna powodować, że Twoje dłonie i ręce zaczynają tańczyć. Zobaczcie. Można zrobić na tył głowy, wrócić falę. Na tył głowy, wrócić falę. Do przodu. Na jedną stronę, na drugą. Cały czas płyniesz. Więc Twoje ciało tańczy, a Ty jeszcze siedzisz. Pijesz sobie drinka. Możesz się dopiero wczuwać. Dziewczyna zaczyna Cię obserwować. Widzisz, że jesteś inny, wyjątkowy. Pomyśli, ale ma zryty pozytywnie umysł. Że tak ma, albo jest wyjątkowy. Zobaczcie. To dopiero druga lekcja z Zanzibaru Dawida Ozdoby, ale już potrafisz. Zaczynasz być płynny. Zobaczcie, przyspieszamy. Co się dzieje? Zwykła fala. Możecie tu wrócić w stronę tempie i zobaczycie, na tym to polega. To już nie, już jest następny etap. Zaczynamy wystawiać barki. Więc zapraszam na kolejną lekcję, numer 3. Zobaczycie, jak tańczysz samymi barkami. Pozdrawiam.